Serdecznie witamy wszystkich hodowców. 29 kwietnia, to właśnie dzisiaj, jest niedziela. Możemy powiedzieć, że jest otwarcie sezonu lotowego 2018 w Polsce, gdyż większość oddziałów ma ten pierwszy lot. Tutaj podobnie jest w oddziale 053 Myszków. Kolega Zbyszek Oleksiak, jako prezes tego oddziału, to może nam dużo tutaj dzisiaj powiedzieć, co się nowego zmieniło w lotowaniu w tym oddziale, czy tam jakieś zmiany były organizacyjne. Wiem, że nową kabinę mają, także będzie mógł o tym powiedzieć, ale też popatrzmy, ten gołębnik taki, który obserwowaliśmy, tak jako Zbyszek nazywał kurnik, on już teraz ma inny kształt, całkowicie to już jest woliera, z tego nie będzie latane? Nie, nie będzie. Nie. A z jakiego powodu nie będzie latane? No bo trzeba przebywać jednak w następnym gołębniku, po prostu trzeba poświęcać, no nie, a wtedy jednak dwa gołębniki już jest za dużo, po prostu, a trzeci jest rozumiem. To problemem już po prostu. I teraz tam powstał jeszcze, bo tam widziałem z tyłu, tam ja tak pokażę, tam nie widać, ale tam będzie lotowane jeszcze jeden gołębnik, tam kiedyś taka była okrągła wiatka, taki coś w tym stylu, a teraz tam jest kolejny gołębnik. Natomiast ten gołębnik, z którego tak z takimi sukcesami i powodzeniem lotował kolega Zbyszek gołębiami młodymi w zeszłym roku, on już teraz jest praktycznie takim gołębnikiem, tylko tyle, że to są gołębie jakieś na sprzedaż takie. Jakie tu jeszcze są gołębie? No różnie, tak według sezonu się to będzie zmieniało. Rozumiem. Po prostu, nie? Dobrze, a teraz mamy dzisiaj 29 kwietnia, początek sezonu lotowego w oddziale 053 Myszków, ale na pewno w większości oddziałów w Polsce. Natomiast powiedzmy, jest godzina 7 rano i my już czekamy. 7? 7:10. Gołębie tutaj u Was poszły na pierwszy lot wczoraj, do 23 je koszowaliście, tak? Czy... No, przede wszystkim witam wszystkich hodowczyni, hodowców. No, dzisiaj lot numer 1, jest to niedziela, 29, Oleśnica. W oddziele zakoszowaliśmy około, tam brakło chyba coś koło 100 gołębi, dokładnie tam nie liczyłem, ale 5000 gołębi. Mhm. Tam brakuje tam kilka. Idealna wręcz. No idealna po prostu ilość, po prostu, także wszyscy hodowcy nie dali, bo niektórzy stwierdzili po prostu, że na tak krótko nie będą 150 km dawać, także zaczną od 240, nie? Aha. Czyli ten pierwszy lot jest 150, Oleśnica od 200. Tak, no i drugi już jest później 240. 240. Hodowców Wam przybyło w tym roku? Raczej trzyma się tak w normie, to ta sama ilość po prostu gołąbków jest 6321 poszło na spis gołąbków, nie? Także myślę, że na nasz oddział to jest przyzwoita ilość. Tym bardziej, że no troszeczkę nam się porobiły kłopoty z tego powodu, że oddział, który mieliśmy spółkę UAZY, odszedł po prostu, się połączył z innym oddziałem, także zostaliśmy sami, ale myślę, że poradziliśmy sobie wspaniale po prostu z tego stopnia, że zakupiliśmy nową kabinę po prostu, nie? Automatyczne pojenie w ciągu 7,5 minuty, po prostu 4 sekundy. Była nowa kabina czy używana? Blanznówka po prostu, blanznówka. Gdzie ją kupiliście? Aż tak ci się wtedy trochę a tu pod Łodzią, nie? Pod Łodzią w Andrespolu? Tak. Pneumatyka po prostu, otwieramy po prostu pneumatycznie wszystko, po prostu guziczek, prawa, to lewa. Przepraszam, to ktoś tam będzie teraz filmował odlot? Jest, kamery są już, mieliśmy trochę problem po prostu z założeniem kamer, bo jakby nie było, to przednie kamery coś by mieli, po prostu wszystko się rozleciało, bo jest nowa naczepa praktycznie. Wszystko, cała instalacja poszła do wyrzucenia. Wszystko, cała konstrukcja na nowo, gościu dwa dni siedział, po prostu myśleliśmy, ale że... Zrobił, działa, wszystko tak, chodzi na stronie i hula, będzie nie? Można wciągle oglądać też ten, jak wygląda... Będziemy zgrywać zaraz po tym locie, także jeszcze pokażemy wylot z kamer, no nie? Mhm. Jest to korytarz całokamerowany, prawa strona, lewa strona, także po prostu jest wszystko do wglądu, nie? Dobrze. Teraz tak, mamy godzinę teraz 7:10, gołębie zostały wypuszczone... 6:20. 6:20. Jak patrzyłeś na mapę pogody, jak wygląda tam pogoda? No jest podwiat dzisiaj, lot wymagający, choć wypuściliśmy jako pierwsi, bo tam ten, no to myślę, że wiaterek, jak widać, już wieje o tej godzinie, ale będzie lot wymagający pod wiaterek, tylko no wiadomo, pogoda jest chyba wymarzona w tym roku w ogóle. Właśnie, bo patrzmy tak, nie jest ani gorąco teraz, zobaczmy ten lekko, tutaj widzimy kołyszące się korony drzew, tutaj akurat brzozy, sosny. Niebo wygląda w ten sposób, a nie inny, to możemy wszyscy zobaczyć, ocenić sami. O, tam jakieś gołębie latają, to twoje jakieś? Nie, to już nie, z lotu jakieś, idą, nie? Ale to takich, znaczy treningów gdzieś coś hodowcy sobie... Nie, no może loty już, bo to kabinowe, bo tam gdzieśmy wypuszczali, to też były 4 kabiny już, nie? My jako pierwsi wypuściliśmy, ale po prostu były 4 kabiny, także... Co było czekać po prostu? No, pogoda... Temperatura jest, że tak powiem. 12 stopni już było, z godziny na godzinę po prostu jest, będzie coraz bardziej wiało. Ja także... z autopsji mogę stwierdzić, że w zimie, kiedy wypuszczaliśmy przy tam chyba minus 12. Długie kosakowo. Tak, to w ogóle osobiście ja byłem bardziej zmęczony i zmarznięty od tego wypuszczania, właśnie wtedy po tej czasówki. I jak to się okazało, nie przeszkadza to w ogóle. Przeszkadzało gołębie, prywatnie, żeśmy nawet co wywozili gołąbki, to było plus 3 i znakomicie przyleciały po prostu, także nie odgrywa to za bardzo rolę. Bardziej te upały chyba, jak widać po prostu, często są problemem, nawet jak troszeczkę, jak chłodno, dokładnie, nie? Popatrzymy sobie jeszcze raz, zobaczmy tutaj niebo. Teraz jeszcze takie coś zadam pytanie, bo czy coś zmieniłeś w lotowaniu, bo widzę, te loty chyba są trochę inne jak w zeszłym roku tutaj.
No w tamtym roku już były, ale po prostu wcześniej... Koniec je zrobiłeś, tak? No powiem szczerze, to się bardzo sprawdziło, nie? Ty zrobiłeś taki wylot, że tak powiem, większy, to on jest dłuższy i obity jest dłuższy, chyba... szerszy... I papą taką... Prostszy... I po prostu, jest rewelacja. No zobaczymy po prostu, jak dzisiaj akurat gąbki siądą, może się uda, że jakaś grupa przyleci, to będzie to widać, po co to służy i jaka była różnica między tamtymi wlotami, a teraz tymi, nie? Mhm. Bez kosztów, tania obsługa, prosta technika, a jak się uda, że może jakaś grupa nadleci, zobaczy, czą koledzy, czemu to ma służyć i dlaczego taka... Ja od razu tak, ja wyprzedzę troszeczkę to, o co tu chodzi. Mamy po prostu dzięki temu to jakby zwiększoną tą powierzchnię lądowania. Tak to siadały na dach, pojedynczo gołębie, a teraz grupą nawet siadają po prostu sobie na klapę nad z oblotu. Mają miejsce gdzie więcej gołębi. A na nogach te pół metra przejść jest szybciej, jak się zdecydować wlecieć na wlotkę po prostu. I to jest ta różnica, a w tych czasach no, odgrywają sekundy, także... Zwłaszcza przy takiej konkurencji, jak wy tu macie 5000 gołębi, bardzo dużo dobrych hodowców. No jest grupa ludzi po prostu, bardzo dobrych hodowców po prostu, nie? Także będziemy widzieć po prostu, jak to będzie w tym sezonie. Na razie się zapowiada fajnie, bo za tydzień też jest podjazd wiaterek, no pogoda sprzyja po prostu. Jak już dawno tak nie było, żeby pogoda sprzyjała po prostu, nie? Tutaj będziemy siedzieć, oglądać, czekamy właśnie na ten przylot gołębi. Także zachęcamy hodowców do naszego oddziału, którzy tam zrezygnowali z gołębi, którzy tam po prostu by chcieli zahodować gołębie. Jest to fajny sport, jest to fajna po prostu rozrywka dla młodych po prostu, nie siedzieć przy komputerach, no nie? Taką promocję mamy tutaj jako w tym roku, mamy teraz, pozwolimy sobie na to, że mamy dużą kabinę. No praktycznie 16 gołębi maksymalnie poszło do klatki, no nie, no to jest w sposób wręcz... Bardzo to komfortowe warunki. No komfortowe, dlatego też zachęcamy hodowców nowych, młodych, którzy by tam chcieli do tego sportu, że mają taką promocję, że na stare gołąbki jak sobie będą po prostu chcieli lotować. Ale jak starszy hodowca będzie wiekiem, będzie starszy i to nie będzie chciał lotować... On jest nowy. Czyli nowy. On jest nowy i u nas tylko na stare gołębie płaci 100 zł, no nie? 100 zł totalnie już z opłatą za gołębia, nie? Taki korzyść, bo taka promocja dla nich właśnie, żeby zachęcić. Chyba, nie za jednego, za gołębie. Normalnie się opłaca od gołębia na przykład i tak mamy najtańsze składki praktycznie w okręgu, mimo że jesteśmy sami, ale taką promocję jeszcze my zrobili, że już tylko składka 100 zł bez opłaty za gołębia. O, przepraszam, zobaczmy, coś tu przelatuje. Czyli widzimy jakieś gołębie już z lotów tam gdzieś. Także myślę, że takich nawet kolegów, co przestali lotować, no nie, czy młodych 100 zł to wydać, no to już nie byłoby tak dużo, no nie, i łatwiej będzie po prostu im zdecydować się na lotowanie gołębiami, nie? Ze swojej strony jeszcze chciałem kolegom powiedzieć, ten pierwszy film, który teraz od dłuższego czasu zamieszczamy u nas na stronie, to nie dlatego, że tam mi się nie chciało robić, ale po prostu przebywałem na Ukrainie, praktycznie wtedy, kiedy zakończyliśmy kiermasz gołębi, od razu w środę pojechałem z innym kolegą z innej branży na Ukrainę, ale do Charkowa, to jest Polki ogromna... Znuciły? Dwumilionowa aglomeracja, tam też hodowcę jednego gołębi odwiedziłem, rozmawiałem z kilkoma, no ale to jest niestety, nawet nie mam do końca takiego materiału, który się nadaje do zamieszczenia, gdyż jak hodowcom powiem, kolegom tutaj z Polski, że na dwumilionowej aglomeracji, bo taki Charków jest duży, jest to nowoczesne miasto, ono święciło dopiero chyba 15 lat temu 350-lecie swojego istnienia. Było tylko takich, co lotują w oddziale, można powiedzieć, że mają takie, no tak jak tutaj my, 12 czy kilkunastu jest góra. Ale co ciekawe, ten hodowca, którego byłem, on lotował na polskim systemie Vision. I no miał tam sukcesy, ale powiem tak ogólnie, no... Wiadomo, że mała ilość gołębi, nie? Tak, to nie ma takiej aż motywacji. Oni tak, no po prostu jest taka ilość mała, ale myślę, że to się kiedyś może rozwinąć. No zobaczymy. Natomiast dużo innych ciekawych rzeczy, także tam jeden film zamieszczę taki u nas na stronie, poświęcony, bo jak być w Charkowie, nie odwiedzić grobów pomordowanych polskich oficerów w czasie II wojny światowej, to by było trochę tak nie tak. Nie tak. I tam mamy też stamtąd relację, także będzie sobie można zobaczyć tam na tej stronie innej, gdzie się te filmy znajdują, będzie można sobie zobaczyć, jak w ogóle Charków wygląda, bo to dla nas troszeczkę jest egzotyka. Kiedy my tam jechaliśmy z kolegą, jest to bardzo daleko na wschód, bo tam już to Ługniańsk jest blisko, te zbuntowane niby republiki, ale to nie odgrywa bezpiecznie, jest bardzo fajnie, naprawdę warto pojechać, zobaczyć. No ja sobie z tej ciekawostkę zadałem ten trud, poszedłem do hodowcy. No i no filmu nie będę zamieszczał, ale proszę mi wierzyć, ciekawie było. Także my tu ciekawie, mam nadzieję, też dzisiaj spędzimy tą niedzielę oglądając przylot gołębi kolegi Zbyszka. No, podczas oczekiwania na przylot gołębi powiększa nam się grono kibiców. To Łukasza to nie muszę przedstawić, Łukasz by tam chodził z tyłu na tamtym, a tutaj wejściu, a tu kolega się przedstawi. Robert Dubielski. Tak, my tu już się spotkaliśmy kiedyś, nie? Tak, no. Pana Zbyszka. I teraz jak się nazywa, przyjechałeś tylko kibicować, czy coś jeszcze też, jakieś zakupy poczynić? Dzisiaj kibicować, a ty swoich gołębi nie masz żadnych do lotu? Mam. Znaczy do lotu na młode dopiero. Na młode, a to dobrze, to lepszy ryt niż nic, nie? No. No a teraz sobie tutaj pokibicujemy, a skąd przyjechałeś, bo tutaj rekord też miałeś, bo chyba
Ja policjantom to szczególnie polecam, uwadze, bo od domu z Bytomia do Koziegówek w 35 minut pokona, także jak ktoś jest zainteresowany, to mandacik można już ryknąć. Zawsze coś w budżet wzbogaci, dobrze, a nic. Mamy którą godzinę, Zbyszku, teraz? Za 20. Za 20. Ale jest za dosyć... 20, ósmo, ty się nie tłumacz za dużo, tylko nie, ja mówię, tak, że tylko wieje dosyć... My gadaliśmy, ile oddział wsadził gołębi, ile tych swoich gołębi teraz dałeś? Ja włożyłem 175 gołębi. 175 gołębi, to było, ale chyba w dwóch drużynach masz, czy w jednej? W dwóch drużynach i na żonę 50. I to jest właśnie tamten gołębnik, który tam widzimy z tyłu, tak? Mhm, tak. Tam też jest tutaj do systemu podłączony. To są same roczniaki, same do systemu podłączony, tu jest też nie, osobny ma zegar. Osobny zegar, tak? To Łukasz tam pójdzie obsługiwać go, patrzeć, czy jak? O, tam się tam nie przywiązuję w tym roku w ogóle wagi, bo to są same roczniaki, tak sobie żyją, dorastają, bo to jest daleki dystans, sobie dorasta. To są te właśnie z tych grup gołębi kilometr freser, tak? Kilometr freser, z Kornów, Zidane, nasza 710. To daleki dystans, krótko mówiąc. Totalnie daleki dystans. Się na to nastawiacie, a ktoś jest tam się... 15 gołębi jest taki dołożonych, żebyśmy mieli na co tam popatrzeć, bo nieraz by trzeba długo na nie czekać w krótkim dystansie, to 15 gołąbków daliśmy szybszych i rzeczywiście są szybsze, nie? I tak właśnie z tym drugim dystansem zobaczmy, bo pamiętam kiedyś, kiedy w 2004 czy 2003 roku odwiedzaliśmy Alberta Willemsa w Belgii, on właśnie też się specjalizował w lotach na dalekim dystansie, to on też właśnie mówił, że to są takie gołębie trzyletnie, już się dopiero mogą być takie roczne, to się w ogóle, że tak powiem, na dalekim dystansie nie sprawdzają. No, może u kogoś się sprawdzają pojedyncze czy nie. Trzeba pogoda, wiadomo, nie da się tam taki gołąbek wybije czy coś, no, ale wiadomo, że nam nie ma co oczekiwać na takich krótkich dystansach, nie? Każdy, my tu czekamy, jaka... No mamy 7 po 8. Czy już się wkrada zdenerwowanie jakieś ten, czy nie? No, takie pierwsze... Takie delikatne, ile na zegarze prędkość... 1322. A prawidłowo są wprowadzone czasy, wszystko? Tak, oczywiście. Dobrze, czyli Częstowa puściła 10 minut po nas, no i kolega dzwonił, też jeszcze go nie mają się zastanawiać dlaczego. No, jest bardzo silny podwiatr, nie? Także po prostu... Tak se to tłumaczcie. Nam tylko chodzi, żeby mieć jeszcze raz pierwszego gołębia, bo mamy 99 razy pierwszego gołębia i kończę karierę, bo już nie lotuję. No tak, to, no już tak. 99 jedno raz tak, tylko tak, jeszcze, nie? Jakby się udało, to kiedyś... Dobrze. Myślę, że może tak będziemy czekać. Nie, nie, ale wiatr rzeczywiście to cały czas wieje. 8:07, tak jak powiedział Zbyszek. Jeszcze Krzysiu, trzeba się trochę pocieszyć, póki można, bo jak będzie już licho, no nie, to już człowiek taki miny... Dobry, no tak, wtedy się będzie szukało błędów wszędzie, tylko nie u siebie. Dobrze. Ale nic, patrzymy, no liczymy, że z tego miejsca, co teraz patrzę, obiektyw kamery mam skierowany, to jest ten kierunek taki jakby, z którego mają te gołębie się pojawić, ale na razie jeszcze nic nie ma. No pierwsze dwa ptaki się pojawiły, godzina 8:11, czyli dosłownie kilka minut po tym, co rozmawialiśmy, stresu takiego widzimy, już nie będzie kolega miał, tak się cofniemy, bo mogą nas zobaczyć, to najważniejsze właśnie. I na które wloty według was siądą? Tu? Co to jest za gołąb? 440 samca. No zobaczymy zaraz, czy znają. Nie, 460. Ile? 464 z dołu. No zobaczymy, czyli tam. Krążą. O! Cień tylko. Zobaczmy, może, że... Patrz, dwa gołębie stamtąd i też ten sam wlot, ale zobaczmy. 64. Czyli się zgadza Łukasz? Tak. To się nazywa, kurde, na 175 gołębi poznać, kurde. Naprawdę. Wiedziesz czy nie? No, właśnie. Kurde, się orzeszcie na te liczniki. I teraz... Nie są 10. 69 jest 50. 50 jest jeszcze. Także... Na razie te dwa przyszły. 1300, coś jeszcze mają, panie? 1000... Pogasz, jeszcze zobaczmy, czy to rzeczywiście jest to, co on mówił. Aha. 1265. Jest, poczekaj, 12, 6, nie, jaki to jest w głąb? 434 i 69. 1265. Dobrze. Szybkość. Czyli właśnie prawie dwie godziny, bo jak były 6:20. O, jest jeszcze kolejny. Nie, o tam są 4. 5. O, 5 jest, 5. 634 jest. No, zobaczymy. 5 sztuk kolejnych. Dobrze, że nawet nie siadają góry. O, zobaczmy. Bardzo ładnie lądują. O, 143. Słyszymy, tam się odbijają. Ale nie wyglądają na zmęczone. 144, Łukaszku? Nie, nie, to była. A tam 34 się jeszcze nie biła. 144. O, ostatni chyba. Nie, to wszystkie już się odbiły. Nie, bo nasze 7 sztuk masz razem. Nie odbiła. Nie odbiła się. O, lecą następne. No, bo lecą dwa następne. Łukaszku, nie odbiła się.
7 tylko jest odbity, Łukasz. No to 7 było tylko. A nie, jeszcze odbita, jest. 7 było tylko. Łukasz, tu jest, jest. 7 było i się zgadza wszystko. Dobra, 6, dobra. Już stres, już tyle, kurde, bo ten. Dobra, on 2-7 jest. Panikowałem, 7, dobra. Jest dobra. Kolejny, dwa są, nie, jeden kolejny czy dwa? Jeden. Jeden, czyli jeden będzie 8. 7, dobra. Liczy powietrzu mi ile siada, wiesz, że będziemy dodawać, wiesz? Jeden przyleciał. Tak. Zgadza, tak? Tak. Tak, tak. Żebyś nie wyciągnął tylko czasem. Nie. Bo to będzie dramat. Ja, bo teraz to już wierzę coś. Gdzie on jest tu? Bo jest, jest, krąży. To dwa są z piątki nawet, nie? Na pewno na balkonie chleb rozsypałeś, może poszedł chleb jeść tam, co? Czy nie? Gdzie on tu jest? Ale z tyłu chyba gdzieś. Ale gdzieś wystraszone tego? O, jest, 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 dobrze, dobrze. 519. Co? 519 tylko mam. Cóż, no to mamy, on jest, gdzie jest, z dziesiątki jest. No nie, się tylko odbije. O, słyszymy. 19, proszę. Powiedział Łukasz, jest. Kurde, co za te zdolność rozróżniania gołębi. Dobra. No nie. Było się kilka następnych sztuk, chyba 3 sztuki dokładnie. No. I widzimy, bardzo dobrze siada ten wlot, jak Wyszek mówił, to się sprawdza. Mogą sobie wylądować. Tutaj akurat nie mamy tego, tej możliwości zaobserwować. O, jest jeszcze ten jeden latak. Czyli 10 już jest? Bardzo dobrego momentu, tak, 10, no. Tu w tym nalocie też jest chyba ten twój weteran, Pazurek, tak? Pazurek, no jeszcze dzisiaj go nie ma. 8 lat, 8 lat i jeszcze na locie. I jest następny. Emerytury nie ma. O. Ja jeszcze dobrze się czuję. O, tu jeszcze jeden jest. I tam jeszcze jeden. O, tu następna grupa. Tam się wchodzą, ale fajnie się ogląda dzięki temu dłużej. Jest, 2, 4, 6, 7, 8, 9. Jest w niebie akurat te ptaki. Ten widok, który czekaliśmy cały od zeszłego, od zakończenia zeszłego sezonu, żeby obserwować, to teraz możemy właśnie to sobie tutaj zobaczyć wszystko. Dużo, dużo. Ten pstry taki, co to jest za jeden? Tu? Dwa są takie, widzę, mocno pstre. To rodzeństwo jest, te dwa? Szpak tam, szpak. A tamta jest po 10684 i po 644. To jest po tej samicy, co przez 2 lata wiecznie tam ma wszystkie praktycznie kategoria A, B, C, D, pierwsza, druga w oddziale, nie? Jest z jednego roku, z 2 lat. A tam coś siada, czy nie? Bo tam widzę, 3 są. Są, są. Są, są, tam, no, są też. Tam nie widzimy, ale tam widzę też gołębie siadły. Mhm. Teraz tam zobaczmy, teraz się Zbyszek pochwali pilotem, pilotem, tak, też będzie... O, o! I dzwoni tam. O, dzwoni. Tak. Dzwoni? Tak, tak. I czwarty tam siada, o, widzę. Działa. A tutaj też jakiś przyleciał teraz, bo jest grupa kolejna, 3 sztuki. O. Koledzy dzwonią, też coś mają już? Tu kolega Jaworek Michał jeszcze nie ma. O. Słońce, o tam, a to jest do kogoś leci? Ale nie nasze. Tak. 103, seryjna była, nie? To tam widzimy, taka grupa duża leci. Ale no nie, ona jest są... dziesiątce, nie? 2, 4, 5. O, tutaj, dużo ich tutaj. My tutaj obserwujemy 3, za chwilę dolatują kolejne 2, 3. I taka się grupa większa wtedy robi. O, i widzimy zza pleców, znaczy, jak mówię, zza pleców, gdzie mamy słońce, one dolatują i sobie ładnie siadają. Słyszymy, bak, bak, bak. Pobite wszystko, 23. No, to ładnie. Pazur, 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 pazur. Ten niebieski? Tak, pazur, no, ja go widzę. Tak, 23. Pazur, chodź. Ten to grucha, tak? Samiczkę tą chcę zakonić najpierw. Oj, tam następne 3 sztuki. Jest z nią trzecia z tej drużyny, 4. miejsce w Polsce, 19. Jest następny seryjny. 295.
O, zobaczmy. No, mówię pazur, proszę zobaczmy bardzo. Zobaczmy cały czas. 587. O, już przecież przeszło. Przeszło, ale... O kurczę, bardzo. Takie ładne stado przyleciało. To jest 27, 31, 4, 5, 6. Ale widzimy, jak siadają ładnie. Jak większa ilość właśnie przyleciała, sobie spokojnie tam wtedy mogą wylądować i siadać. No dobra, Zbychu, ustalamy. Liczyć umie. No. O. O, to. No warto było 500 km przejechać, zobaczyć to. 40 odbite. Jeden, ja bym się nie odbił, ale... Raz, dwa, trzy. A nie odbił się, bo to nie ma. 8, aha. 9. 49, jak się odbijam. A Zbychu, ten ostatni wlot tam nic nie siada? Na tym ostatnim nic nie siada? Nie, bo tam nie ma. Tam aha, tam nie ma. To nie nasz jest, tak? Myślałem, że się utopił. Aha. No płacę wodę. Straciłem rachubę, o tam. 48 odbitych. No to 3, 2 w niebie jeszcze. Paczek jakiś, nie, to siwek. Serie wszystkie są od razu. 5, 3, super, 10, 5, 4. Skórnika samiczka, to miała komplet konkursu. I przystosowała się do latania, tak. Obok. No, obok jest 50. No, to nie ma problemu, widzimy. No, szpaczek właśnie, ten taki. To ten coś, o, tam jeszcze jeden. O, tu jeszcze jeden tam lata, widzę. 50 odbitych, Łukaszku. A tam też cały czas, widzę, siadają. Tam. A tam. Dobrze radę, masz realnie wszystko. Zdecydowanie. Będą koło mnie za półtorej godziny, a tu są dwie godziny pierwsze. 260 coś tak było? Prędkość? Nie, tam koledzy mówią z innego oddziału, nawet i mamy, że tam jest ciemno, że wieje bardzo mocno. U nas znowu wieje przyzwoicie, ale na całej drodze sprawdzaliśmy, że to jest cały czas pod wiatr. No normalnie teraz to tak jakby... Pazujesz tyle, był, 8 lat i sobie daje radę, jakby nie? Wyścig był, to byśmy tutaj podeszli do zawodnika, zapytali się, jak było po drodze, bo nam powiedzieli, tutaj no, możemy się co najwyżej domyślać, nie? Samochód jedzie, kamery nagrywają. No tak, ale... Wszystko jest do sprawdzenia. Nie, nie, ja mówię, z ptakiem, gdzie co tam leciał, nie? Może kiedyś dojdzie, żeby mieć kamerę na 6, nie, żeby rozmawiać z nim. Na 6 wegra, nie? Bo po pijanym to można rozmawiać, nie? Teraz to się nie pije, tylko się gra. O, cały czas, ale zobaczmy, o, cały czas tutaj dolatują kolejne ptaki. No, szpaki nawet dolatują. Co, podoba ci się? O, 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 spadają, o, spadają. I cały czas coś przychodzi. Ale rozrzuciło stado, rozbiło, tak? Ale... No, ciągną pod wiatr. No, no. To muszą być gołębie, już, no, z charakterem to musi ciągnąć po prostu pod wiatr. Mi było krótko, ale... Czyli ciągnie to z charakterem, tak? Z charakterem, bo wiatr to... Z wiatrem to nawet papier wystawisz i przyleci, nie? Bo wiatr to trzeba ma. Obcy? O kurczę, zobacz, ty. Najlepsza 27? Roczna. Nie. Numer. Tak samica, no, najlepsza roczna. A jest 70, jest już? 67 jest. No, 70. To się odbiło wszystkie na wywrocie. 68, 69. Tam siedzi jeszcze jeden. 70. To jest wasz? Nie. Nie. O, tam, ale tam jest jeszcze jeden. I następny stamtąd też przylatuje. I jeszcze, o, cały czas. Zdarza się, że tam wyskoczy, no nie? 20.012. O, mm-hmm. Oni się skadają, nie? E, no Krzysiu, co przyjedzie, zawsze lat fajnie lecą. No, nawet deszcz jak lał. Zobacz tam w górę, jak no. Taki deszcz raz lał, no, a Krzysiu przyjechał, to i tak leciały. O, patrz, jak jest stado 10. To jest 10 jest to gdzieś, nie?
Ale patrz, ale cały czas pojedynczy, bo tam jeszcze siadł. Tam teraz chwilowo nie ma nic. A co? Tam też lądowały. Tak, o tam. Coś tam patrzy, ale coś tam siadają. Patrz, cały czas. A tylko co, zwiększa się cały czas ich ilość. Dolatują kolejne, też ciężko operować, bo ze wszystkich stron praktycznie mamy gołębie, które przylatują. Taki wiatr to też zrobi, że jak rozrzuci, to mamy dzięki temu duże emocje, nie? Tak, no, one są takie po prostu, na mimo tego wiatru, to tak siadają w tempo, a tu tak troszeczkę są rozwiane te gołębie. Ale też duża gołębia by przyszła, tak przyszła pojedynczy, to mamy nadgrywać dłużej, o. Wtedy patrz. Tam się ciągnąć na stronę, nie? Jak no. Się rozbijają, nie? Samemu też. Wiosłować trzeba. Dużo trenowałeś się wcześniej przed tym? Po trzy razy. Trzy razy dziennie, bardzo... czy na tydzień, czy trzy razy całkiem? Dla niektórych niewierzących to 30 razy wiozłem. Dobrze, na 305 km. A dla wierzących, no to normalnie po prostu 3 razy chodziły bardzo ładnie po domu. Tamte bardziej żeśmy wywozili z tego podróż, one są z gniazdówki. To chodziły, nie latały po domu? Nie latały, je. Latały. To myślę, że chodziły, mówisz. No, na asfalcie to chodniki. Po dachu też chodziły nieraz, nie? To różne. To mogą... Nie, to są te... Nie, to tam jakieś... Nie. Jeden. Musiałem, jak nawet do spożywczego żona jechała, to zapinała kabinkę, bo niektórzy mówią, że wywożę już rano wieczorem. A daleko je wywoziłeś, teraz? Do 30 km. Ten dźwięk dzwonka znamy. Wyszkolone ptaki, one tak wtedy... I bez dzwonka już chodzą. Bez dzwonka, no. 85, jak kamenka. O, i cały czas przylatują. Teraz troszeczkę tak jakby stamtąd bardziej. Łukasz poszedł z ciekawości zobaczyć, ile tam. No zaraz będziemy wiedzieć. Tam przejdę też kawałek. Tu mamy Łukasza, o Mariola. Cześć Mariola. Cześć. Łukasz zaraz nam powie, ile tych gołębi jest. Sklep już otwarty? Jeszcze nie. Dobrze, a my sobie popatrzymy tu. Te biedaki by sobie też tutaj polatały, to muszą siedzieć, patrzeć, jak ich koledzy tutaj na wolności latają, a one tutaj w wolierce zamknięte. O, o i odbity kolejny ptak. Ile teraz poszliśmy do odbity? 89. 89, czyli połowa już jest. O, tu dwa jeszcze. I znowu widzimy tak, 5-6 sztuki wszyscy. Bo tam chyba będą lądować z tamtego gołębika, zaraz Łukasz nam powie. O. Praktycznie 12 minut cały czas obserwujemy przylot gołębi. I grupy większe, po kilka sztuk, po pojedyncze. One często jak przylecą, po 2-3 naraz, ale one się czekają jakby na następne i wtedy taką większą stałość się grupuje. 94 plus majoli. 94 już nawet się zwiększyło w tym czasie, co rozmawialiśmy. Raz Łukasz idzie, to on nam powie. A my sobie popatrzymy teraz na te trzy, które tutaj latają. No jest kółeczka też tutaj przyszła. Ale jest kółeczka w sensie ptaka, nie gołąb o nazwie kolegi Zbyszka. A jest kółka jeszcze lata? Jest kółka? Tak. Nie, w rozpłodzie jest. W rozpłodzie. Ile lata z kółka ma? 12 roku. To jest 6. 6. A pazurek widzieliśmy. Przyleciał i to w czołowie. O, syn teraz pazurka przyleciał. W czołówce przyleciał. No, coś tam jest koło 12 miejsca. No. Na pewno będzie po prostu dosyć w czołówce wody. Później będziemy wiedzieć też, jak się te gołębie, ich pozycje wobec innych gołębi z oddziału się tutaj pasyfikują. Pazurek, no jak się ciebie wychowano? Stówka już będzie za chwilę u ciebie tu, nie? Łukasz, ile tam było? 24. No połowa, to też. Tam jest dużo, no. No, bo jak tam było 50, tutaj też jest połowa, tu jest 94. Więcej. 94? No, to jest więcej jak połowa. Tutaj, teraz. Tak, 94 jest odbite, to plus to w powietrzu, nie? No.
To jest właśnie gdzieś tam. O, tam leci. A to nie, tam trzy sztuki, tylko teraz nie wiemy, czy to stąd, czy stamtąd. Ale tam cały czas też jakieś się siadają. Nie masz tego czerwonego, nie, nakrapiany czerwony. Idę 10. Zaraz niedługo będzie setny gołąb, mam nadzieję. Proszę sprawdzić, czy mówię prawdę, Krzysiu. No, odbiję się raz. 510. Proszę bardzo. Dobrze, i to jest gołąb już który? 97. 97. Tutaj 2, 99, oj, setny, czyli 3 są w powietrzu. Chyba się żaden jeszcze nie odbił, niech mi siada. Setka i galaretka. I czwarty, tam widzimy, nadleciał też. I z kierunku wszystko praktycznie. No, nie ma co ten, nie? Z wiadomo, że jest pod wiadomo, muszą walczyć, a nie? Są gębie zdrowe, widzisz, no to i one nie czują, jak tam, czy nie jest to. Torf na pewno był używany, tak? No jest, no, tak. Jest używany, naprawdę to działa, no i są osoby zadowolone. Nic nie zmieniamy po prostu, jedynie co jeszcze tam taka zmiana jest, jakby tych moich kolegów, ktoś tam po prostu ten, to jeden taki środek jest zmieniony troszkę wcześniej, dany to już prywatnie powiem każdemu. No i te wentylatory tu mamy jeszcze, też przypominam, no, bo to... Już następnych, testowaliśmy to, za 14 czeka jeszcze do zamontowania, a tutaj właśnie... Tak jak mówiliśmy, bo pokazywaliśmy te wentylatory, a właśnie eksperymentowaliśmy z nimi najpierw kolegi Zbyszka i to się sprawdzało, bo chociażby nawet sam fakt wyfiltrowania powietrza z tego różnego rodzaju pyłów powoduje, że drogi oddechowe dla siebie mają nawet, czystsze. Dla siebie tak. Po prostu jest czystsze powietrze. Ja tylko przypomnę, że to same takie wentylatory, co na to zwracam uwagę, kiedyś pamiętasz, jak byliśmy u Herbotsa, to miał właśnie w gołębniku nie wentylator, który wyciąga powietrze na zewnątrz, a tylko po prostu tak jakby mielił je w środku. I on nam zwraca uwagę, miał taką matę właśnie, filtr, i on ten filtr raz dziennie zmieniał, właśnie pukał i właśnie ten nasz wentylator, który taka mamy... Taka tam, gdzie mają kamery w gołębnikach poinstalowane, no to po prostu tam... Nie ma matowego wrazu. No to po 3-4 dniach już po prostu musiałem kamerkę przeczyścić, nie? Tutaj obecnie jest około 2,5 tygodnia, 3 tygodnie, jeszcze nawet kamery nie przeczyściłem, jest, no, jest blanc. No to, no, także... to właśnie mówię, to co Herbots tam też pokazywał, że było świeże powietrze, znaczy bez tego pyłu. Znaczy wiadomo, zawsze jakoś będzie go jakaś ilość, ale na pewno nam to ograniczy. Teraz już ponad 100 masz, nie? 106. O, i 107 tam jakiś, ale to nie twój, nie. Zobaczymy zaraz. A tam patrz, siedzą kolejne tam ciągle, 2-3 sztuki tam siedzą, widzę na dachu jeszcze. Czyli jak 3, to tam będzie też niedługo 50 prawie. Nie, tam już było, bo 24 były wcześniej. No, no to teraz będzie niedługo, bo to tam też się, bo już ponad połowę, ja nie mówię 50%, tylko 50 gołębi niedługo będzie. Nie, bo tam tylko 50 poszło, nie? No właśnie, to wiem, czyli więcej jak połowa już tam jest na pewno, zdecydowanie. No, tutaj też cały czas słyszymy odbicia. O, i następno dwa, zobacz jak z góry ładnie idą. Kolejny lot 240 km. Z jakiej miejscowości? Po Leśnicach. I to kiedy? We wtorek, środę czy kiedy? A nie, teraz mówisz na następny lot, tak? No. 240 km, ale po prostu... Jaki dzień? To... Za dwa dni czy za tydzień? Nie, nie, za tydzień. Za tydzień. Za tydzień. 6 maja, bo tu niektóre oddziały właśnie mają lot, chyba większość teraz. Lubin. Później już 340 Lubsko. Lubsko, czyli 150, 240 i 300 Lubsko. Tak. Ponad 300. No, coś tu się odbiło, tam właśnie. I na razie mamy chwilę 112 sztuk, czyli brakuje nam jeszcze 67 sztuk. Tak? 179 było? 175. 5, to czyli brakuje nam. Oj, ale sąsiada, długo nie czekaliśmy. Oj, tam następne widzimy 2, o, 3, 4. Tamte też były tak samo trenowane? Tamte też były z brzeg? Tamte były nawet więcej razy wyłożone jak te, bo te mi do kodomu dobrze chodziła, tam są mutki, są jeszcze po prostu wszystko, wiesz, i... No widać, że im nie zaszkodziło też po prostu, no te nim usuwa było, bo ładnie chodziły koło domu, no nie, to tak, że nie chcieliśmy po prostu im suć w głowie, bo naprawdę chodziły jak burza koło domu, nie? Pogoda naprawdę gdzie dopisała, widać, że gołębie były wypuszczone i warunki tam chyba też były dobre, bo... Bardzo ładna pogoda dzisiaj naprawdę jest ładna. No to wiadomo, że już musiała być dobra pogoda, że ten, nie? I ani za ciepło jest teraz też, ani za zimno. No akurat, i ponad, tak. Zaraz Częstochowa wypuściła w pół do 6.30, także ten, ale nie wiem jak tam, bo wcześniej jeszcze kolega nie miał, ale teraz dzwonił 30, ale akurat nie odebrałem. Bo ja tak bokiem zerkam i patrzymy tutaj na te w
wloty siadają sobie tutaj, ten główny gołębi, który obserwujemy, a tam kolejny wlatuje, a tam cały czas dochodzą też płyny. Nawet nie są wołane, tam pilotem nie musi działać na tym płytce. Otwarcie zegarów, na którą planujecie? Z wychyłu, na którą planujecie otwarcie? A teraz się dowiemy. O, jest, jest, jest. Co ty miałeś pierwszego gołębia? Ja mam, słuchaj, gdzieś 145 gołębi, nie? 175 i 50. Oby tych strat było jak najmniej, bo zawsze wtedy będzie więcej do 5000. Ten koeficjent wychodzi dobry zawsze, a też nie ma zniechęcenia wśród hodowców. Najgorzej, jak to się wygubi gołębie. To mówisz wtedy, co puściłeś sygnał. Później zniechęcenie powstaje, dzięki oddziały się wtedy. No, listy coraz mniej hodowców na listach, no i ciężko wtedy. Jaku ma jednego teraz w Niegowie? Pierwszego? A dużo dalej ma? Dużo dalej? No nie wiem, ile tam jest czasowo, ale około 10-12 minut. No to 8 minut ma spóźnienia chyba. No on wywiózł bardzo dużo razy, nie? Wywiózł po prostu potężnie ilość razy. No widzisz, że to się to nie przekłada na... No tu dwie sztuki następne są. Tutaj cały czas widzimy i na ziemi te cienie od gołębi, ale w powietrzu latające punkty. Słyszymy odbicia, to pik, pik. Cały czas tutaj przylatują ptaszki. Ile tam masz teraz już? 150? To 17, no i tam jest 30. To 17, co ty masz tam 150? Nie, bo razem policzysz. A, bo ty liczysz razem. Wyszedł. Troszkę opóźnił. Mm-hmm. Pudzian nie znalazł się. Pudzian. Nie, trochę go zgubiłem i się skończyło dosłownie. No właśnie. Liczyłem na to, że przyjdzie, wiesz, że trochę go zgubiłem. Ale nie da. On był bardzo ładny, wiesz, jak go ktoś świecił, no to już kurde, do żywocie, wiesz. Tak ułożony gołąb, kurde, w masie ciała. To fenomen, nie? To było zrobiłem, bo on był już niedoświadczony, wiesz, i wysłaliśmy go na pizzę, takie dosyć makające. Bruksela przyleciał teraz, 309. Brukseli pierwszy. Jest to popatrzeć, czy nie? No. Co to się pogadało? Ile tam wchodzę chyba? Zobaczymy na listach, ile gołębi nie doleci. Tu też na gołębi przed popatrzeć kot. Przed zobaczyć kibic. Ale zobaczmy, on nie płoszy. Gołębie chyba na niego w ogóle nie reagują już, co? Na tego? W ogóle na żadnego kota. Proszę? Nie reagują na żadnego. Mały koń siedzie. W ogóle nie zwracają uwagi na niego. Ramzesik się nazywa ten kotek. Tak, są nauczone. Płowy ten lata jeszcze, nie? Czy dobrze widzę tam jeden? Płowy tu gdzieś. Dwa. Tak. Klaskają. Szybują. Przy wietrze nie muszą aż tyle latać. Teraz jak sobie lądują, to tak. O. Mamy na razie wszystkie gołębie, te, które sobie w powietrzu. Tu widzimy, podeszliśmy do tego gołębnika, który obserwowaliśmy tam z daleka. Łukasz był sprawdzać przed kilkoma minutami, tylko na 100 było 40 gołębi. Teraz tutaj widzimy, siedzą dwa na u góry, to chyba będzie już ponad 40 zdecydowanie. 50 gołębi z tego gołębnika poszło, także też bardzo dobra sprawność, niejako wydolność tego gołębnika. No i teraz pomału. Jest godzina, która 11 już, tak, Zbyszek? 11.28. 11, tutaj gołębie cały czas przychodziły. Zbyszek teraz sprawdza, ile tych gołębi wszystkich
ze 174 gołębi, tak? Dobrze mówię? 175. 5, przepraszam, co poszły na lot. Mamy na dzień dzisiejszy, na tę porę, na tą 11. No, brakuje tutaj gołąbków nam 15 roczniaków i 4 gołąbki, 3 dwulatki, jednego trzylatka. Czyli jest około 150 gołębi. 156 gołębi. 6 gołębi, czyli widzimy. Bardzo cały czas się zeszły, cały czas tutaj chodzą, dlatego nie? Nawet już nie filmujemy, bo to pojedyncze, ale zobaczmy co się dzieje, jest to, to, jest to, to zobaczmy, już się zaczyna bardzo ciepło robić, tu jest już taki żar, to słońce jest takie bardzo intensywne i tam jeszcze w tamtym gołębniku właśnie co pokazujemy go tutaj tam z tyłu, był Łukasz sprawdzać, to tam było chyba 50 danych, no to 40, nie wiem, dwa były chyba 3, a teraz jeszcze dwa przyleciały jeszcze. Czyli 44 chyba podejrzewam będą, zobaczymy. No ale tam jeszcze nikt nie był, to od godziny także nie może być zobaczymy. Więcej. Ja tam patrzyłem, chyba 42 było wtedy, jak Łukasz był sprawdzić, czyli jak no dwa by doszły do 44, no zobaczymy. Także zobaczmy, niebo się rozrobiło już takie całkiem niebieskie, zero chmur jest, wiatr troszeczkę zelżał. No jest temperatura dużo wyższa, na pewno te gołębie jeszcze jakieś pojedyncze tutaj będą dochodzić, ale już coraz gorzej będą miały, bo będzie to ciepło. To latuje cały czas, słyszymy cały czas pi. No rano tam był dosyć silny wiatr, teraz też wieje, ale już mniej. Nawet rano rzeczywiście po prostu było dosyć mocno. No mamy godzinę 11, o 1 macie otwarcie zegarów. O 1, no także zapraszamy już o 2, 3 już tak, kolegów. U was, właśnie chciałem powiedzieć, bo u was w oddziale to jest tak, że wszystkie wyniki są teraz od tego roku szczytywane. Sekcje mają zakupione każda kostki. Sekcja ma do każdego systemu. Tak, kostki zgrywające. Że można zgrać bezpośrednio dane z zegara. Nie wymaga to przepisywania ręcznego, tylko po prostu wchodzi automatycznie. Pendrive, później wysyłamy tak dane komputerowo. I obliczeniowiec to. No myślę, że jak o pierwszy pojedziemy z wynikami, to tam 13.30, 14 wyślemy, no to przed 15 powinny być wyniki, no nie? Czyli będziemy obserwować stronę, także zobaczymy, które. Wyniki nie są zastrzeżone, także tam te gołębie, można sobie które wchodzić. Widzieliśmy u Zbyszka, jak przychodziły, to będziemy możliwość mieli zobaczyć, jak się uplasować. No jest szansa, tak dwa pierwsze z tego, co tak, no z tych lepszych kolegów mamy orientację, no to na razie wychodzi, lepszy że... kolego, ale lepszych hodowców, no czy ale... lepszych kolegów? No tych kolegów, co tak utrzymuje kontakt, a są w czołówce, no nie? Wiadomo, że zawsze tam ktoś może wyskoczyć też do niej, ale tak, no to wychodzi, że będą dwa pierwsze, a jest szansa nawet 7 pierwszych może być. No to zobaczymy, będziemy, życzymy sukcesów, popatrzmy. O. 5-3 jest trafione, 10-5 też, także to najważniejsze, bo to lotek, jak wiedzą koledzy. No już nie jeden to mówi, no jednak czy z większej ilości, czy coś, no to jednak trzeba trafić, bo wystarczy, że da się 20 gołębi i można też nie trafić, po prostu nie muszą więcej, nie? Tutaj jeszcze, jak my jesteśmy przy okazji, popatrzmy, akurat no, skrzynek, przywieźliśmy te wentylatory, my je pokazywaliśmy w sklepie tam dla hodowców.pl, bo oni też mają w swojej ofercie, Zbyszek, do siebie, do gołębnika. Po doświadczeniach tych, które miałeś z tymi dwoma pierwszymi testowymi, teraz właśnie w kolejnych 14 sztuk takich u siebie montuję. A jakby ktoś chciał, to też mówię w sklepie dla hodowców i tak jak zarówno u kolegów. Nawet do domu sobie założyłem też, po prostu no, zobaczymy, no, i właśnie, w momentach, które się w domu nie jest. Od razu powiem, że nie wiadomo jak to wpływa na potencję, także zapytamy Zbyszka. No tutaj reklamacje, tak, jak nie, reklamacji, do tej pory nie miałem po prostu reklamacji problemów, nie uwzględniamy. Ale jak się zaczną problemy, to już do Krzysia będzie życzymy reklamacja. Życzymy sukcesów i na pewno jeszcze kolegę Zbyszka tu nieraz odwiedzimy w tym sezonie, także będziemy pokazywać. Także sezon 2018. Rozpoczęliśmy u kolegi Zbyszka i będziemy w dalszym ciągu tutaj obserwować, co się w tej hodowli dzieje i życzymy sukcesów. Do zobaczenia, dobry lot. Wzajemnie wszystkich.